Podczas najbliższej sesji Rady Miasta kępińscy radni zajmą się m.in. projektem uchwały wprowadzającym zmiany w budżecie gminy Kępno. Projekt uchwały zakłada wprowadzenie po stronie dochodów kwoty 438 tysięcy złotych. Są to głównie tzw. środki niewygasające, niewykorzystane do końca czerwca tego roku. 80 tysięcy złotych to wsparcie finansowe, dotacja dla kępińskiego szpitala na zakup potrzebnego sprzętu. Jest to ta operacja, którą kiedyś zapoczątkowałem, że kwota podatku zwraca do szpitala w formie dotacji na wprowadzenie dla tej placówki. Ponad 315 tysięcy złotych przeznaczamy na koszty oświetlenia ulicznego, bo z analizy wynika nam, że do końca roku takich środków, taka kwota by nam mogła zabraknąć, a chcemy uniknąć sytuacji dotyczących, które by powodowały, że nie moglibyśmy na bieżąco regulować płatności. 39 tysięcy złotych to są środki właśnie, o których wspomniałem, z tego 35 tysięcy to są środki związane z kapslowym, na funkcjonowanie noclegowni, a 4 tysiące złotych na dofinansowanie działalności Komisji Przeciwdziałania Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 40 tysięcy złotych to dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale to niestety nie dotacja na działalność w związku z większymi dochodami Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tylko to środki, których 38,5 tysiąca złotych będzie przeznaczone na wypłatę odprawy dla byłego dyrektora tej jednostki, bo jak Państwo wiecie, jest to nasza jednostka, więc dyrektor zwrócił się do naszego budżetu i my musimy tą kwotę wypłacić. Ponad 77 tysięcy złotych to środki z tych pochodzących z tzw. niewygasających środków, które wracają na tą inwestycję, którą żeśmy do końca czerwca nie zakończyli, a mianowicie na dalsze kontynuowanie prac przy remizie OSP w Ostrówcu. Na terenie gminy Kępno zgłoszono szereg uszkodzonych dróg i chodników, dlatego w projekcie zapisano na ich doraźny remont 130 tysięcy złotych. Wsparcie w kwocie 25 tysięcy złotych otrzyma także Kępiński Ośrodek Kultury, z czego część zapisana jest na doprowadzenie sali kina Sokolnia do użyteczności. Gmina od lipca płaci już dzierżawę tego obiektu i do czasu remontu gruntownego można będzie jeszcze skorzystać z niego przy działalności Kępińskiego Ośrodka Kultury. 15 tysięcy złotych gmina przeznacza na remonty wiat autobusowych, 150 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji technicznej sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej w Świbie. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie otrzyma także dodatkowe wsparcie w wysokości 4 tysięcy złotych na zakup szafek dla uczniów. W okresie przedwakacyjnym Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie Rada Rodziców zorganizowała festyn, z którego cały dochód przeznaczyła na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1. Zebrano kilka tysięcy złotych, za których postanowiono zakup, Rada Rodziców postanowiła zakupić szafki na potrzeby uczniów tej szkoły. Żeby zakupić szafki dla wszystkich uczniów, zabrakło kwoty około 4 tysięcy złotych. I trudno być obojętnym wobec takiej inicjatywy rodziców, dlatego też na tą brakującą kwotę, żeby kupić resztę szafek dla pozostałych dzieci, przeznaczamy z budżetu 4 tysiące złotych dla tej szkoły dodatkowych środków.